Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, tuż po godzinie 9. Dzisiaj nasz gość dnia, zastępca prezydenta Opola, pan Przemysław Zych. Dzień dobry, panie prezydencie, witam serdecznie. Wyciągnąłem pana tuż przed wyjazdem, dlatego że rozmawiać będziemy o drugich ogólnopolskich targach dostępności, które odbędą się tym razem w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Ich temat taki główny to aktywność zawodowa bez barier, ale nim powiemy, panie prezydencie, o tym wydarzeniu, to chciałem wrócić do tego, co działo się w listopadzie. Opole było jednym z pierwszych miejsc, które pokazało w bardzo różny sposób i chyba z bardzo dobrym odbiorem społecznym, że mówienie o niepełnosprawnościach, pokazywanie niepełnosprawności, ale przede wszystkim jakie możliwości w tej chwili daje, nie wiem, i rynek pracy, ale także jak zmieniają się bariery architektoniczne, chociażby w naszym mieście. Jest to temat niezwykle szeroki, głęboki i no, pokazujący, jak szeroką też mamy liczbę osób, które są osobami z niepełnosprawnościami. Wróćmy najpierw do tego listopadowego wydarzenia, panie prezydencie, bo to było wydarzenie na skalę Polski, na pewno te targi w Opolu. Ja się uśmiecham, dlatego bardzo się cieszę z tego tytułu, że te targi odbyły się w Opolu. I tutaj, idąc w ślad za tym, co pan redaktor powiedział, doprecyzuję, byliśmy nie jednym z pierwszych, ale pierwszym miastem w Polsce, które udostępniło swoje przestrzenie, żeby takie targi się po prostu odbyły. Jest to impreza, to należy jakby bardzo wyraźnie podkreślić, nie tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają jakieś niepełnosprawności, ale jest to miejsce, wiedza, którą można tam zdobyć, która służy, można powiedzieć, każdemu. Może warto przede wszystkim, jak będziemy rozmawiać na temat samej wartości tej imprezy, zdefiniować, co to jest ta dostępność, tak? Bo to pojawiło się w naszej przestrzeni publicznej, że zaczęliśmy na pewnym etapie mówić o tej dostępności. Natomiast co to tak de facto jest? Tak, bo to na różnego rodzaju szczeblach powinniśmy to zacząć tłumaczyć i dotyczy to bardzo, bardzo wielu elementów życia codziennego czy życia zawodowego. Dokładnie. Natomiast myślę, że błędem jest to, jeżeli będziemy próbować dobierać nie wiadomo jak wyszukanych słów, żeby zdefiniować dostępność. A wydaje mi się, że najłatwiej wytłumaczyć, że dostępność, i można tutaj postawić znak równości, po prostu jest to nic innego jak naturalność. I to jest to słowo, które faktycznie daje nam możliwość odnalezienia się w pewnych potrzebach osób, które funkcjonują z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Na tych pierwszych targach widać było, bo przyjechały przecież firmy z całej Polski, instytucje, które dały nam też taką możliwość zrozumienia tego, jak ważny to jest problem i tak jak mówiłem, jak na wielu płaszczyznach on się rozgrywa. Ja sobie przypomnę, że to było takie miejsce, jak pisano, dyskusji nad nowymi rozwiązaniami i wyzwaniami w obszarach tej dostępności, o których pan powiedział. Czy są już wnioski niejako po tych, powiedzmy roku, bo to na pewno też w architekturze, w strukturze miasta, w wydarzeniach, we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, to się na co dzień dzieje, tak jak pan mówi. To się zmienia, ale to też prowadzi chyba do takiego przybliżenia, o czym pan powiedział, tej naturalności, możliwości współdziałania właśnie z osobami z niepełnosprawnościami. I to jest jeden z właśnie z tych wniosków, o których rozmawiamy, że tak należy faktycznie tą dostępność traktować. Każdy w swoim otoczeniu chce się czuć naturalnie, a żeby móc się czuć naturalnie, to ta przestrzeń powinna być pozbawiona jakichkolwiek barier, żebyśmy właśnie w takowy sposób ten świat odbierali i mogli w nim funkcjonować. To jest właśnie ten wniosek, który nas ukierunkowuje w pewnych działaniach, które będziemy realizować w przyszłości. To, że są dzisiaj takie targi w Opolu, to należy czerpać z tego pełnymi garściami, z tego tytułu, że właśnie tam można zapoznać się już z funkcjonującymi pewnymi rozwiązaniami w postaci chociażby urządzeń czy pewnych rozwiązań infrastrukturalnych, ale również masę ludzi, ekspertów, pracowników różnych firm, którzy na co dzień funkcjonują w tym obszarze. Chciałbym chociażby wrócić do ostatnio niedawno Centrum Usług Publicznych powstało w Opolu i to jest chyba kolejny ten przykład na to, że myśli się już nieco innymi kategoriami, prawda, niż jeszcze 5, nawet 10 lat temu, myśląc o tym, kto ma i jak powinien i z czego może skorzystać w zasadzie 100%.
wiekowo, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawnym, czy osobą z niepełnosprawnościami. Dokładnie, bo to jest nie tylko i wyłącznie to, co jeszcze funkcjonowało do niedawna, że mówiąc o barierach, mieliśmy na myśli przede wszystkim bariery architektoniczne. To jest przestrzeń medialna, to jest kontakt z osobą, który jest naszym rozmówcą, albo my występujemy w charakterze osoby, która przyszła po informację, po pewną poradę. W taki sposób funkcjonuje ten obszar dostępności. A wracając do samych targów, które odbywają się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, bo to też należało podkreślić, nastąpiła zmiana lokalizacji. Na jesień to była Stegu Arena, tutaj CWK. Będzie można odwiedzić strefę doświadczeń. To jest o tyle fajna sprawa, mówię w tym jakby sensie fajna, że często się mówi, a słowa są tylko i wyłącznie słowami. Natomiast żeby zrozumieć faktycznie istotę o tym, o czym się mówi i do czego się dąży, to dobrze jest doświadczyć na sobie tych pewnych różnych sytuacji, z którymi osoby z niepełnosprawnościami muszą stykać się na co dzień. W takiej strefie doświadczeń na przykład będzie można siąść na wózku inwalidzkim i zobaczyć przeszkody, które na pierwszy rzut wydawałoby się, że ich dla nas, że ich one nie ma, są prawda? Drobne. Natomiast tak. Dla tych osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, czasami jest to przeszkoda, która mocno gdzieś komplikuje ich funkcjonowanie. Z takich ciekawostek mogę też powiedzieć, że w tej strefie będzie można zobaczyć strzelnicę dla osób niewidomych i niedowidzących. No, proszę bardzo. Natomiast na koniec wróćmy do tego głównego tytułu, czyli aktywność zawodowa bez barier, bo właśnie to, co pan powiedział ostatnio, pamiętam fragment, będąc tam na targach, kiedy młodzi ludzie ze szkół czy naszej Politechniki mieli okazję przekonać się, że to właśnie w rękach tych młodych ludzi jest możliwość stworzenia, kreowania, zrobienia sprzętu też dla tych osób, bo takie projekty też się pojawiają w naszej przestrzeni, czy zespołu szkół mechanicznych, chociażby, czy Politechniki. To właśnie pokazanie tego, ile jest też możliwości rynku pracy, który też dla osób niepełnosprawnych, z tymi niepełnosprawnościami, też jest coraz bardziej na nie nastawiony. Więc wracając do tej aktywności zawodowej bez barier, to jest ogromne ułatwienie dla tych osób. A chyba najbardziej cieszy to, że również takie możliwości podejmowania współpracy z osobami z niepełnosprawnościami dostrzegają również pracodawcy. Jak dobrze pamiętam, około 10 przedstawicieli firm będzie odbywało tak zwane, mówię tutaj z uśmiechem, tak zwane randki z osobą, która o taką pracę będzie się starać. Randki oczywiście, w cudzysłowie, polegać to będzie na tym takim troszeczkę wzorem, który przyszedł do nas zza oceanu. Osoba, która będzie chciała się zaprezentować pracodawcy, będzie miała na to czas około 5 minut. Tych okienek to będą takie spotkania na zasadzie one-to-one. Będzie, tak jak już powiedziałem, 10, więc osoba będzie mogła zaprezentować się pracodawcy w ciągu tych 5 minut i tak przechodząc od okienka do okienka. No i poznać swoje tak naprawdę też możliwości pracodawca, prawda? Jak też może zupełnie inaczej spojrzeć na i widzieć tego pracownika, prawda? Z niepełnosprawnością, bo czasem wydaje się, że z góry no, jest skazany ktoś na powiedzmy nieprzychylność czy porażkę. Natomiast tutaj jest to możliwość pokazania obydwu stronom, że tak jak pan powiedział na początku, powiedział to słowo mówiące o tym, że ta dostępność ma zupełnie taki namacalny wymiar, to chyba to jest właśnie klucz tych spotkań. Spróbujmy spojrzeć na to wyzwanie przez pryzmat naszej wyobraźni. To właśnie to słowo naturalność mi na pewno daje bardzo dużo, jak rozmawiałem z dyrektorem naszego polskiego oddziału PFRON-u i on zwrócił właśnie na to uwagę. Muszę powiedzieć, że od tego momentu to słowo zupełnie nabrało troszeczkę innego wymiaru, aranżując pewną przestrzeń. Tak jak już powiedziałem, w wielu obszarach to słowo powoduje, że i to jest zrozumiałe. Każdy chciałby się w swoim środowisku czuć w sposób naturalny
i nie borykać się z pewnymi przeszkodami, czyli z tymi takimi barierami, które miałyby nam utrudniać życie. Dwa dni, proszę Państwa, to jest dwudniowe wydarzenie, więc to też jest to okazja, by się zapoznać, wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Rozpoczęły się, czy rozpoczynają się lada moment, bo oficjalne dzisiaj otwarcie w samo południe, ale de facto już możemy Państwa teraz zaprosić, bo od 10 podwoje do godziny 16 naszego Centrum Wystawniczo-Kongresowego są otwarte i zarówno tutaj to jest i apel dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami, że rzeczywiście warto z tego zaproszenia skorzystać. Drugie ogólnopolskie targi dostępności, przypomnę pod hasłem aktywność zawodowa bez barier, rozpoczynają się dziś w Opolu, a o tych targach i o istocie i o tej dostępności rozmawialiśmy z zastępcą prezydenta Opola, panem Przemysławem Zychem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję.